Witamy w przewodniku po aplikacji NMS. Tematem tego materiału jest dodawanie urządzeń. Aby dodać urządzenie, należy wejść w menu Konfiguracja, Ustawienia aplikacji. Po czym pod zakładką Urządzenia wcisnąć przycisk automatycznego wyszukiwania. Nastąpi wyszukanie wszystkich urządzeń w sieci, a po jego zakończeniu można dokonać wyboru, które z nich chcemy dodać do listy urządzeń. Wybierzmy cztery kamery, przytrzymując przycisk Ctrl, a następnie naciskając Dodaj zaznaczone. Urządzenia zostały dodane i możemy zamknąć okno wyszukiwarki. Ikona połączonych komputerów oraz wyświetlające się piktogramy przy strumieniach wskazują, że status połączenia ze wszystkimi urządzeniami jest poprawny. Zatem to koniec procesu dodawania automatycznego. Aby usunąć urządzenie z listy, należy je zaznaczyć, po czym nacisnąć przycisk Usuń. W celu ręcznego dodania urządzenia należy nacisnąć przycisk Dodaj IP, po czym wybrać model urządzenia, które chcemy dodać, wpisać jego adres IP oraz podać login i hasło. Następnie należy wcisnąć przycisk Dodaj. W ten sposób urządzenie zostało dodane.